dzisiaj młody człowiek i nowy, który przychodzi, to szuka pewnych form. Wie o tym, że treść jest ważna, ale dzisiaj potrzeba pewnej formy, żeby ta treść do niego dotarła. I dobrze, że szuka się nowych form rozwiązania, także takiego, nawet gdy chodzi o to, że to nie jest sam tylko jakieś mówienie, monolog, ale że to są pewne, to jest dialog, to są pewne obrazy, to są pewne formy, techniki, doświadczenie, które potem zostaje i w człowieku żyje na zawsze. I bite my nails and tell the truth. I go from thin to overweight. A day to day it fluctuates. My skin is ink but faded too. Aleksandra i Karol Wojtynowie, jesteśmy małżeństwem od 17 lat, w tym roku w sierpniu minie 17 lat. Jesteśmy też rodzicami trójki dzieci. Sami przeszliśmy przez proces warsztatowy, ponieważ gdy przygotowywaliśmy się jako właśnie małżonkowie prowadzący do tej zaszczytnej służby albo funkcji prowadzenia jako trenerzy tychże warsztatów, przeszliśmy przez cały ten proces. No i było to dla nas, nie ukrywam, ogromne doświadczenie. Zupełnie nie zakładaliśmy, że możemy się do siebie w taki niezwykły sposób zbliżyć w ciągu tych kilku dni, przerabiając tak naprawdę treści nie dla małżonków, ale dla narzeczonych. Warsztaty nauczyły nas dialogu ze sobą, który będziemy kontynuować w dalszym życiu. W przedstawionych warsztatach tutaj podobała mi się tutaj wspólna praca, jak tutaj poprzednicy powiedzieli, i oczywiście wspólne dialogi, które tutaj naprawdę wymagają jakiegoś zaangażowania wspólnego. Dialogi są bardzo pomocne, możemy porozmawiać o wielu różnych rzeczach. Podczas prowadzenia warsztatu odbywają się również wykłady, które prowadzą księża. Odbywają się również sesje warsztatowe, które prowadzimy my. A czerpiemy z bogactwa nauczania Kościoła katolickiego właśnie o sakramencie małżeństwa. Bardzo podobały nam się warsztaty i zachęcamy inne pary do wzięcia udziału w nich. Zachęcamy wszystkich, jeżeli są niezdecydowani, do tej formy przygotowania do sakramentu małżeństwa. Everything's making sense to, oh baby, I'm so in love.